do tyłu. Jezus! Czemu nie? Ciekaw jestem, jakim kłamstwem będziesz chciała się wykręcić. Co, może powiesz, że nie zauważyłaś tamtej dziewczyny? Czekaj, czekaj. Jaka znowu dziewczyna? Ta, którą rozjechałaś na pasach swoją limuzyną. A, o to chodzi. Uff, a już myślałam, że cię przysłał ktoś od konkurencji. Nie, no słuchaj, to jest jakaś absurdalna sprawa. Przecież mam ubezpieczenie od potrąceń. Wyliczy się odszkodowanie i po sprawie. A jeśli chodzi o ten twój nieszczęsny kontrakt, załatwmy to jak profesjonaliści. Zamieniam się w słuch. Ktoś ci zapłacił, żeby mnie zdjąć, tak? Jej ojciec, matka, narzeczony, nieważne. Nie wiem, ile ci obiecali, ale jestem pewna, że w moim sejfie jest więcej. Dużo, dużo więcej. Jeśli puścisz mnie wolno, możesz zabrać wszystko, co tam znajdziesz, a ja przeniosę się do oddziału w innym mieście. Twój fikser nigdy się nie dowie. Wilk syty i owca cała. Przegrupować się! Ale lepiej, żebyś dotrzymała słowa, bo następne spotkanie może być mniej przyjemne. Rozumiem. Pewnie. Rozumiem. To wypierdalaj. I pamiętaj, zwolnić na pasach.